dobry, witam serdecznie publiczność studiu, witam Państwa i zapraszam na Wielką Grę. Dzisiejszy program rozpoczniemy od rozstrzygnięcia reklamacji. Jeszcze w ubiegłym roku jednym z tematów były wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI wieku, a jednym z zawodników był pan Radosław Molga. Pan Molga przegrał wtedy w pojedynku i po programie, w terminie trzydniowym, tak jak przewiduje nasz regulamin, złożył reklamację. Ja może przypomnę to pytanie, było to pytanie numer 7 z ówczesnego pojedynku. Żeglarz hiszpański Alvaro de Saavedra, bratanek Corteza, odkrył na Oceanie Spokojnym 4 archipelagi. Proszę wymienić choć 2 z nich. Odpowiedź pana Molgi została uznana za niewystarczającą, no i dlatego złożył reklamację. Treść reklamacji jest znana oczywiście wszystkim ekspertom i przewodniczącemu jury. Oddaję teraz głos panu profesorowi Andrzejowi Makowieckiemu. W odpowiedzi na to pytanie pan Molga powiedział, że chodzi o wyspy Marszala, wyspy Admiralicji i Karoliny. Pierwsza i trzecia z wymienionych tutaj zespołów wysp zostały uznane były przez ekspertów za właściwe, ale na drugim, czyli punktowanym w kolejności miejscu, zakwestionowano wyspy Admiralicji, które wedle zespołu ekspertów znalazły się tu niewłaściwie. Komisja uznawała, że należałoby odpowiedzieć wyspy Marszala, Mariany, Filipiny i Karoliny. W swojej reklamacji pan Molga powołał się na 2 źródła, w których została zapisana informacja o wyspach Admiralicji. W jednym przypadku jest to encyklopedia popularna podająca przy nazwisku Saavedry właśnie wyspy Admiralicji i to źródło nie ma znowu nadzwyczajnej wartości jako bardzo popularne. Natomiast wskazał także na to, że w książce Historia odkryć geograficznych odkrywcy i badacze Ziemi wydanej przez PWN także Alvaro Saavedrze przypisane jest odkrycie wysp Admiralicji. W związku z tym oczywiście reklamacja ze względu na te źródła została uznana i pan Molga niniejszym zostaje przywrócony do gry. Z tym, że panie Radosławie, ma pan już na swoim koncie jeden punkt. Proszę Państwa, jak zwykle, bez udziału pana mecenasa Janusza Miki, nie możemy rozpocząć gry z żadnego tematu. Mało tego, nie możemy wręczyć żadnej nagrody. Panie mecenasie, bardzo proszę o pytania z pierwszego tematu. Ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan profesor Tadeusz Nowak. Drugim ekspertem jest pan profesor Marek Plewczyński. I trzecim ekspertem jest pan doktor Marek Wagner. I zapraszam do gry drugiego zawodnika. Jest to pan Maciej Szafran. Witamy pana. Pan Radosław Molga jest z wykształcenia lekarzem, mieszka pan w Radomiu. Czy coś jeszcze dodać? Tam też pracuję. I pracuje pan w Radomiu. A pan Maciej Szafran przyjechał do nas z Białegostoku. Z wykształcenia jest pan prawnikiem. I proszę nam powiedzieć, gdzie pan pracuje. Pracuję na poczcie jako listonosz. Dziękuję bardzo. Proszę nałożyć słuchawki. Rozpoczynamy pojedynek. Jeszcze raz przypominam panu Moldze, że ma pan już jeden błąd na swoim koncie, ale nie należy się tym peszyć. I 20 sekund jest na każdą odpowiedź. Słyszą mnie panowie? Tak. A więc czytam pierwsze pytanie. Wschodnia grupa wysp Zielonego Przylądka została odkryta w roku 1456 przez Włocha w służbie portugalskiej. Proszę podać jego imię i nazwisko, pan Radosław. To był Alvise Cadamosto. Dziękuję bardzo. I pan Tomasz. Pan Maciej, przepraszam bardzo. Był to, znaczy różne wersje swojego imienia, albo Alvis, albo Luigi Cadamosto. Dziękuję, dobra odpowiedź.
Podczas pierwszej wyprawy Kolumba hiszpański żeglarz Vicente Yanez Pinzon był kapitanem jednego ze statków. Jak się ten statek nazywał, panie Macieju? Ninia. Bardzo dobra odpowiedź, pan Radosław. Vicente Yanez Pinzon dowodził Ninią. Dziękuję. Kto i dlaczego nadał oceanowi, który rozciągał się na zachód od kontynentu obu Ameryk, nazwę Morza Spokojnego, pan Molga? Nazwę tę nadał Ferdynand Magellan. Stało się tak dlatego, że po wpłynięciu na wodę Oceanu Spokojnego przez około 40 dni nie spotkała ich żadna burza i podróż. Wystarczy, dziękuję, dobra odpowiedź, pan Szafran. Więc nazwę tę nadał Antonio Pigafetta, uczestnik wyprawy Magellana, ze względu na fakt, że po prostu przez 3 miesiące żeglugi po tym oceanie panowała cały czas bardzo dobra pogoda. Panie profesorze, Magellan, czy to drugie nazwisko, czy uznaje? Pigafetta, wiadomo, że był, płynął razem z nimi, odgrywał rolę. No, na ogół się sądzi, że to właśnie Ferdynand Magellan. Ale myślę, że Pigafetta można by uznać ze względu na to, że on opisał tę podróż. Więc panie profesorze, tak, uznajemy dlatego, że tu chodziło o wyprawę Magellana i to nazwisko też padło. Więc. Dziękuję bardzo. Spośród kapitanów wysyłanych na wyprawy przez Henryka Żeglarza tylko jeden złożył pisemne sprawozdanie ze swojej podróży odkrywczej. Nosi ono tytuł Navigatio ad terras incognitas i zawiera między innymi pierwszy znany opis słynnego gwiazdozbioru nieba południowego, czyli Krzyża Południa. Jak nazywał się ten żeglarz, pan Maciej? Był to już wspominany też Kadamosto. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Radosław? Znaczy, wydaje mi się, że był to Diego Cao. Luigi Kadamosto. Panie Radosławie, naprawdę bardzo, bardzo żałuję. A myślę, że to się stało dlatego, bo proszę państwa, przed wejściem do studia pan Radosław mówił, mam dzisiaj fatalny dzień. A mówiłam, nie należy tak mówić, bo się przyciąga wtedy same niedobre rzeczy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Macieju, gratuluję bardzo, bardzo szybkiego zwycięstwa. 2500 jest przed panem, pytania ekspertów. 30 sekund jest na każdą odpowiedź. Na dwa pytania może pan w ogóle nie udzielić odpowiedzi. Pierwsze pytanie jest pana profesora Nowaka. Proszę pana, w latach 1535-1537 konkwistador hiszpański Diego Almagro podczas liczącej ponad 5000 kilometrów podróży przeszedł nieznane dotąd Europejczykom tereny. Przez jakie dzisiejsze państwa biegła trasa jego wyprawy? Wyruszył z Peru, przeszedł przez południowy kraniec Boliwii, no i przede wszystkim jego celem wyprawy było państwo obecne Chile. Tak jest. Bardzo dobrze. Proszę pana, z jakiej prowincji hiszpańskiej wywodziła się większość członków załóg statków Kolumba w 1492 roku? Pierwsza wyprawa Kolumba składała się głównie, może nie głównie, ale po części z więźniów z portowego miasta Palos, więc byli to Andaluzyjczycy. Tak jest, dziękuję. I pan doktor Wagner. Proszę pana, proszę nam powiedzieć, jak nazywał się marynarz Kolumba, który pierwszy ujrzał ląd amerykański 11 lub 12 października 1492 roku. Proszę podać jego nazwisko. Rodrigo de Triana. Tak jest, dziękuję bardzo. Niemiecki konkwistador Nikolaus Federmann dotarł w 1539 roku od południowego wschodu na wyżynę Bogoty, ośrodka bogatej w złoto krainy Chibczów. Spotkał tu wyprawy dwóch hiszpańskich konkwistadorów. Jeden z nich przybył z północy wzdłuż rzeki Magdaleny, a drugi z Peru. Jak nazywali się ci dwaj hiszpańscy konkwistadorzy? Więc z północy przybył Quesada, natomiast z południa Belalcázar. Tak jest.
Proszę pana, na mapie zachowanej w Muzeum Morskim w Madrycie znajduje się XVI-wieczna wyspa, na której no, zaznaczono Wyspy Kanibalów, taką daną nazwę. A jaką nazwę obecnie noszą te wyspy położone na kontynencie amerykańskim? Z Wyspy Kanibalów są to Małe Antyle. No, Wyspy Karaibskie, prawda? Tak, tak. Tak jest. Dziękuję. Proszę pana, proszę nam powiedzieć, jak nazywał się z kolei żeglarz holenderski, który w latach 1594-1597 dotarł do Spitsbergenu i odkrył nową ziemię oraz Wyspę Niedźwiedzią. Proszę podać jego nazwisko. W zasadzie kapitanami byli inni żeglarze, natomiast główną rolę w tej wyprawie przypisuje się Wilhelmowi Barentsowi. Tak jest. Dziękuję bardzo. No, hiszpański konkwistador Domingo Martinez de Irala utwierdził władzę Hiszpanii nad La Platą. Założył miasto Asunción, obecną stolicę Paragwaju. Stąd wyruszył w 1547 roku, aby dotrzeć do legendarnych Srebrnych Gór i po uciążliwej wędrówce przez dziewicze lasy dotarł do wschodnich podnóży Andów. Mimo to nie zdołał opanować terenu Srebrnych Gór. Dlaczego? No więc miał wyjątkowego pecha, ponieważ kilka miesięcy, a nawet kilka tygodni przed jego przybyciem tam i od strony Peru z kolei przybyła wyprawa, której celem było już założenie tam osiedla i kopalni. Tak jest. Gdzie umieszczona jest tablica z takim oto napisem? Przechodniów, trzymaj krok. Tu po raz pierwszy ujrzał światło dzienne Kolumb, mąż, dla którego dom okazał się za mały. Jeden był świat, dwa są, powiedział i były dwa. No szczerze mówiąc nie wiem. Podejrzewam, że w miejscu urodzenia, czyli w Genui. Tak jest. Tak. Proszę pana, proszę nam powiedzieć, jak nazywał się przylądek położony na zachodnich wybrzeżach Afryki, który przez 12 lat bezskutecznie próbowali opłynąć żeglarze portugalscy, aż wreszcie w 1434 roku dokonali tego. Po czym, co też pozwoliło Portugalczykom na dalsze podejmowanie kolejnych wypraw w kierunku ujścia Senegalu, Zielonego Przylądka i Zatoki Gwinejskiej. Jaki to przylądek? Był to przylądek Boya d'Or, który nazywano przylądkiem nie. Tak jest, dziękuję bardzo. Na koncie pana pojawiły się pierwsze pieniądze, 2,5 tysiąca, za chwilę może być tam 5 tysięcy. Czekam na decyzję, który zestaw? Pierwszy. Pierwszy. W tej kopercie, panie Macieju, ma pan dwa pytania, a na odpowiedź ma pan 2 minuty. Czytam pierwsze pytanie. W roku 1892 niemiecki krążownik Falke odnalazł na pustynnym wybrzeżu Afryki Zachodniej w pobliżu przylądka Cross kamienny słup z herbem Portugalii. Kto i kiedy postawił ten słup? I pytanie drugie. Jak nazywa się duży archipelag polinezyjski odkryty w roku 1568 przez hiszpańskiego żeglarza o imieniu Alvaro de Mendana de Neira? Zaczynamy mierzyć czas. 2 minuty. Pytanie drugie. Są to Wyspy Salomona. Tak. I natomiast był to... Pytanie pierwsze. Był to portugalski żeglarz Diego Cao, inaczej nazywany też Diego Cam. Kiedy postawił? Było to podczas drugiej wyprawy, która była w latach... I to nam wystarczy. Druga wyprawa też jest to określenie kiedy. Brawo, gratuluję. Przed panem są pytania za 10 tysięcy. Proszę też wziąć kopertę ze stawem pierwszym. A do dyspozycji tym razem ma pan 2,5 minuty.
Dowodzona przez Cabrala portugalska ekspedycja zmierzająca w roku 1500 do Indii minęła w dniu 14 marca Wyspy Kanaryjskie, a w dniu 22 marca miasto Santiago na Wyspach Zielonego Przylądka. A jaki kraj objął w posiadanie dla Portugalii w dniu 1 maja i jaką nadał mu nazwę? I czytam. Drugie pytanie. Hiszpański konkwistador Gonzalo Jiménez Quesada popłynął do Ameryki Południowej w roku 1535. W następnym roku na czele 800 żołnierzy wyruszył z portu Santa Maria, aby odkryć i podbić nowe kraje. Podbił kraj należący do Indian z plemienia Chipczów i założył w tym kraju w roku 1538 hiszpańskie miasto. Proszę podać nazwę tego miasta. Mierzymy czas, 2,5 minuty. Więc pytanie drugie, znaczy ja przepraszam, ale ja mam tu inną wersję. I założył miasto Santa Fe de Bogota, jest to zalążek dzisiejszej Bogoty. Tak. Natomiast pytanie pierwsze. 1 maja 1500 roku Cabral objął w posiadanie portugalskie i kraj dzisiejszą Brazylię. I nadał jej nazwę Ilha de Vera Cruz, czyli Wyspa Prawdziwego Krzyża. Tak, brawo. Panie Macieju, dotarliśmy do finału. Przed panem finał, ale nie, ja jeszcze muszę spytać z obowiązku, czy ma pan ochotę grać. Tak? A który numer pan wybiera? Proszę? Również pierwszy. Pierwszy. Nie musi się pan spieszyć z odpowiedzią, jest to tylko jedno pytanie, a na pełną odpowiedź ma pan 2 minuty. W dwóch wyprawach przeprowadzonych w latach 1482-1483 i w latach 1485-1486 pewien żeglarz, który działał na polecenie króla Portugalii, odkrył ponad 2000 kilometrów nieznanego dotąd wybrzeża Afryki Zachodniej, między innymi ujście rzeki Kongo. Jak brzmi imię i nazwisko tego żeglarza? Mierzymy czas, 2 minuty. Więc był to również już wspominany Diego Cao. Tak! Cao był dla pana 2 razy szczęśliwy, natomiast dla pana Molgi raczej nieszczęśliwy. Panie Macieju, wybrał pan, bo już kiedyś pana pytałam, zawód listonosza po ukończeniu Wydziału Prawa bez przymusu. Bez przymusu. Czy wędrując z torbą pełną listów, dobrych, złych wiadomości po Białymstoku, udziela pan też prywatnie jakiś porad prawnych? No, szczerze mówiąc, to już tyle czasu minęło od zakończenia studiów, że... Czy myśli pan, że się na tyle prawo zmieniło, że już niewiele mówimy. A czy gdyby pan teraz chciał odbyć jakąś aplikację, czy to jest możliwe, czy już tyle lat właśnie minęło, że musiałby pan jeszcze raz zdawać ostatnie egzaminy? To byłoby trudne. Trudne znaczy, by było. Dokładnie szczerze mówiąc, nie wiem, podejrzewam, że mogę przystąpić, ale to by było raczej trudne ze względu na ilość wiedzy. Czyli wybór Wydziału Prawa nie był to szczęśliwy wybór? Źle pan zrobił? Czy jednak uważa pan, że dało to panu jakieś ogólne wykształcenie? Szczerze mówiąc, wolałem historię, ale w zasadzie po historii można być tylko nauczycielem. Ja czyli, nie mam talentu. Czyli było to dla pana jakieś odkrycie Ameryki, że stwierdził pan, że wcale nie musi być pan prawnikiem, a może pan robić coś, co pana cieszy i że może być pan szczęśliwym listonoszem? Ja tak szczerze mówiąc uważam, że lepiej robić to, co się lubi, niż to, co się musi. O tak. Jest nawet takie powiedzenie, że wybierz sobie zawód, który lubisz, a nie będziesz musiał pracować. Czyli jakby w domyśle praca będzie czystą przyjemnością. No to się zmienia, ale coś w tym jest. Jeszcze raz panu serdecznie gratuluję. Jeszcze ostatnie pytanie. Czy nie marzyła się panu nigdy podróż szlakiem jakiegoś wielkiego odkrywcy? No szczerze mówiąc, teraz by trochę inaczej ona wyglądała. Jednak ci ludzie wykazali się niesamowitą odwagą, żeglując po całkiem nieznanych często terenach i nie mając nawet pewności, czy będą mogli powrócić do domu, a teraz to jednak byłaby tylko wycieczka. No tylko wycieczka. Ja też pytam, czy chciałby pan sobie taką przyjemność sprawić. Jeszcze raz gratuluję panie mecenasie, serdecznie proszę o nagrodę.
Bardzo serdecznie panu gratuluję. Proszę o przyjęcie naszej nagrody 20 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Myślę, że otrzyma pan również gratulacje od wszystkich adresatów, do których pan listy nosi. Dziękuję. Proszę państwa, i rozpoczynamy grę z drugiego tematu, który brzmi Ignacy Józef Kraszewski, jego życie i twórczość. Panie mecenasie, czekamy na pytania. Grę z te... Nie, najpierw przedstawimy ekspertów. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan dr Andrzej Fabianowski. Drugim ekspertem jest pan dr Eligiusz Szymanis. I trzecim ekspertem jest pan dr Wiesław Żońca. A grę z tego tematu rozpoczynają państwo Maria Piekara. I pan, proszę bardzo, proszę. I pan Henryk Jankowski. Pani Mario, proszę. Proszę się nam przedstawić, jaki jest pani zawód. Zawód już jest były, bo jestem emerytką, ale ten były zawód to bibliotekarka. A jeszcze, już pani nie pracuje? Nie pracuje. Ja jeszcze dodam, że oboje państwo, i pan Jankowski, i pani Maria, przyjechali z Sosnowca, o ile dobrze pamiętam. Tak, Sosnowica. I ale... pana o to samo proszę, żeby pan powiedział, jaki jest pana zawód i wykształcenie. Nazywam się Jankowski Henryk, pracuję jako kolejarz w sekcji drogowej w Mysłowicach. Dziękuję bardzo. A czy państwo znali się przedtem? Nie, właśnie nie. Poznaliśmy się na eliminacjach z Kraszewskiego. Och, a dzisiaj, przepraszam, że tak dopytuję, a pociągiem razem państwo przyjechali? Też nie. Też nie. Proszę nałożyć słuchawki. Czytam pierwsze pytanie. Wybitny bibliograf Karol Estreicher, szacując objętość dzieł literackich Kraszewskiego, obliczył, że zajmują one 625 ponad 200-stronicowych tomów. W obliczeniach tych nie uwzględnił ogromnej, a rozsianej po czasopismach publicystyki oraz około 40 tysięcy listów. Jak brzmiała łacińska dewiza, której przez całe życie wierny był Kraszewski, pani Maria? Jego dewiza brzmiała po łacinie... Nulla dis linea, czyli ani dnia bez kreski. A pan Henryk? Nulla dies sine linea, tak? Ani dnia bez napisania linijki. Tak, dziękuję bardzo. Od wczesnej młodości Józef Ignacy Kraszewski interesował się muzyką. W grze na jakim instrumencie osiągnął bardzo wysoką biegłość pan Henryk? Fortepian. Bardzo dobra odpowiedź, pani Maria. No, najbardziej grał na pianinie. Tak, dziękuję. Uwiedziona i porzucona przez wszystkich, Ulana popełniła samobójstwo. W jaki sposób odebrała sobie życie, pani Mario? Powiesiła się na czerwonym pasie. Dziękuję, pan Henryk. Powiesiła się na pasku. Tak, dobra odpowiedź. Jest to jedna z 31 powieści, jakie Kraszewski poświęcił okresowi panowania ostatniego króla Rzeczypospolitej. Główny bohater, Burzyński, ze szlacheckiego rębaju, awanturnika i libertyna zamienia się w namiętnego hazardzistę, by wreszcie osiąść w charakterze organisty w bernardyńskim kościele. Jaki tytuł nosi ta powieść, pan Henryk? To jest Klasztor. Bardzo dobra odpowiedź, pani Maria. Klasztor. Świetnie. W roku 1846 Kraszewski odbył wędrówkę, której szlak zbliżony był do trasy przeprowadzonej 21 lat wcześniej przez Mickiewicza. Jaki półwysep zwiedzał wówczas Kraszewski, pani Maria? Wtedy zwiedzał Krym. Tak, dobra odpowiedź. I pan Jankowski? To była, jak się dobrze pamiętam, to była chyba Bezarabia, to krymski chyba. Tak, bardzo dobra odpowiedź.
Jakie zajęcie było ulubioną pracą ojca Anioła, jednego z Bernardynów z powieści Klasztor, pan Henryk? To było chyba granie na organach. Pani Maria? No dzisiaj to byśmy powiedzieli, że był konserwatorem zabytków. Naprawiał figury takie po prostu. Uznaje pan profesor. To jest dobra odpowiedź. Tak. Panie Henryku, w odpowiedzi mam napisane naprawy sprzętów kościelnych i snycarstw. No to już było z kościołem, no ale akurat mi się pomyliło to. Jeden błąd, pierwszy błąd. Czytam następne pytanie. W roku 1868 Kraszewski zakupił i urządził drukarnię. Sądził, że stanie się ona głównym źródłem jego przyszłych dochodów. Ponieważ jednak przynosiła ona wyłącznie straty, pisarz sprzedał ją po niespełna trzech latach. W latach 1870-1871 wydawał w niej jednak własne czasopismo. Jaki nosiło ono tytuł, pani Mario? No tutaj może chodzić o rachunki albo o przegląd tygodniowy. Ani jeden tytuł, ani drugi. I pan Henryk? Chyba tydzień. Tak, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Pani Mario, tydzień. Aha. Czyli mają oboje państwo po jednym błędzie. Czytam ósme pytanie. Jako 10-letni chłopak po okresie nauki domowej Kraszewski poszedł do szkoły. Jak potocznie nazywano tę szkołę, pani Henryku? Wyleciało z głowy, niestety. Pani Maria? Akademia Bialska. Tak, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Akademia Bialska. Dziękuję. Dziękuję panu za udział w programie. Gratuluję pani Mario. Przed chwilą Dziękuję. Obserwowała pani, jak wygląda drugi etap. To chyba nic nie muszę powtarzać. Pierwsze pytanie jest pana doktora Fabianowskiego. Proszę pani, w powieści epistolarnej pod tytułem Rzym za Nerona, powieści, która inspirowała w jakimś stopniu Sienkiewicza jakiś czas później, cesarz określany jest niekiedy łacińskim wyrażeniem, które brzmi Ahenobarbus. Prosiłbym, żeby powiedziała pani, co oznacza to słowo? To znaczy rudobrody. Dziękuję bardzo. Miedzianobrody. Proszę pani, kiedy w roku 1846 Kraszewski zerwał współpracę z tygodnikiem petersburskim, publikował swoje utwory w młodzieżowym almanachu, który ukazywał się między 1846 a 1849 rokiem, najpierw w Petersburgu, później w Kijowie. Jaki był tytuł tego almanachu? Nie wiem, hasło? Nic to była nie... gwiazda. Aha, gwiazda. Tęsknimy zawsze, idziemy wszędzie i nigdzie nie ma dla nas ojczyzny. Te słowa wypowiedziane przez Azem z chaty za wsią zachowały do dzisiaj aktualność. I jaką nację albo też grupę społeczną wyrażają one? Cyganów albo Romów. Świetnie, Aza tak była jest. Cyganką. Dramatopisarz Apollo Korzeniowski, który był dobrym znajomym Kraszewskiego, donosząc pisarzowi o narodzinach pierworodnego syna, prosił jednocześnie Kraszewskiego o, tutaj cytuję, błogosławieństwo dla dziecka. I takiego błogosławieństwa oczywiście Kraszewski udzielił, zostając w ten sposób niejako symbolicznie ojcem chrzestnym pewnego człowieka, który stał się później sławnym pisarzem. Kogo mianowicie? No, Józefa Konrada Korzeniowskiego. O to mi chodzi. Proszę pani, we wstępie do powieści Rzym za Nerona informował Kraszewski o dość osobliwej historii powstania tej powieści. Na czym ta osobliwość polegała? No to było takie częste, że pisarz wprowadza taki wstęp, że znalazł rzekomo listy u bukinisty, czy tam gdzieś, że to są autentyczne listy rzeczywiście rzymskie, że on to znalazł będąc. Dziękuję bardzo.
Historia o Janaszu Korczaku, gdyby nie powstała wcześniej, mogłaby być ciągiem dalszym pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza. Jak nazywa się twierdza wraz z zamkiem na Podolu, zajęta przez Turków w roku 1672, o której pisze Kraszewski na pierwszych stronach swojej powieści? Chodzi o Kamieniec Podolski. Świetnie, tak. W roku 1838 ukazał się tom poezji Kraszewskiego. Sławy jako poeta Kraszewski nie zdobył, a wiersze te miały charakter epigoński w stosunku do romantyzmu typu byronowskiego. Jednak jeden wiersz z tego tomu zyskał dużą popularność, nie tylko dzięki własnym poetyckim walorom, ale chyba jeszcze bardziej z powodu muzyki dorobionej do tego utworu przez Stanisława Moniuszkę. O jaki to wiersz chodzi? Elegia albo dumka. Ale tytuł był... Nie, niestety nie chodzi o to. To mam na myśli wiersz pod tytułem Dziad i baba. Aha, to nie mam... Pani Mario, wyczerpała pani limit błędów na pozostałe dwa pytania. Po prostu musi pani odpowiedzieć. Spróbuję. Proszę bardzo, pan doktor Szymanis. Proszę pani, powieść Lublana, jak wiele innych utworów Kraszewskiego, zanim ukazała się w wydaniu książkowym, była wydawana w odcinkach w czasopiśmie. W jakim czasopiśmie? W Bluszczu. Dziękuję za pytanie. Kraszewski, wszechstronny jak żaden inny pisarz XIX wieku, starał się nawet o katedrę literatury polskiej na jednym z uniwersytetów. To było w roku 1867. Moje pytanie brzmi, na którym uniwersytecie? 1867 roku. Bo starał się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tak jest i wystarczy. Usiłowałam sobie uświadomić datę. Bardzo się cieszę. 5000 przed panią czekam na decyzję, którą kopertę mam otworzyć. Drugą. Drugi zestaw. Patrzyłam, co pan Maciej Szafran pani przyniósł i widzę, że okulary, o których pani zapomniała. Nie, ja specjalnie nie wzięłam, żeby nie zapeszyć. Aha, bo póki nie ma pani pytań w ręku, niepotrzebne tak, były okulary. Niepotrzebne były. Czyli jest pani osobą przesądną? Może odrobinkę. Czytam pani pytanie za pięcie. Dwa pytania za 5000. Józef Ignacy Kraszewski miał 2 siostry i 2 braci. Jedno z rodzeństwa także parało się, i to nie z niezłym skutkiem, pracą literacką, które mianowicie, i pytanie drugie, jaki tytuł miała nosić pierwotnie jedna z powieści ludowych Kraszewskiego, Ulana? Mierzymy czas, 2 minuty. No więc odpowiadam na pytanie pierwsze. Pracą literacką parał się brat Kajetan. Tak. Był nawet autorem monografii Domu Kraszewskich, oprócz jeszcze innych rzeczy. A drugie pytanie, jaki tytuł miała nosić pierwotnie Ulana, więc miała nosić tytuł Poleszanka. Brawo, bardzo dobrze. Podjechały już pytania za 10000, też konsekwentnie pani Mario, zestaw drugi. I proszę się nie spieszyć, na pełną odpowiedź ma pani aż 2,5 minuty. Tytułowy bohater późnej powieści Kraszewskiego, warszawski ulicznik, zwany Baranim Kożuszkiem, pojawił się w twórczości pisarza już wcześniej. W którym dramacie Kraszewski po raz pierwszy zaprezentował Baraniego Kożuszka? I pytanie drugie. Kraszewski jako pierwszy pisarz polski w celach zarobkowych tworzył powieści kryminalne. Nie mając rodzimych wzorców, naśladował w tym gatunku pewnego pisarza francuskiego. Jak nazywał się ten francuski autor powieści kryminalnych? Mierzymy czas, 2,5 minuty. Więc odpowiadam na pytanie drugie. Naśladował pisarza francuskiego Emila Gaborio. Tak. Ale Barani Kożuszek pojawił się w tym dramacie po raz pierwszy.
No tutaj będę miała trudności. Co znam dwa dramaty Kraszewskiego. Ale musi pani podać tylko jeden. Jeden. Pierwsza odpowiedź. Znaczy wiem, że jest ich więcej, ale jeżeli chodzi o datę, to mogło być... No jak się to mówi popularnie w wielkiej grze, będę strzelać. Proszę bardzo. Radziwiłł w Gościnie? Nie. To nie. Pani Mario, 3 maja. To nie znam tego dramatu. Nie myślała pani o tym? Nie. Czyli nie, ten ogóle... wybór między dwoma to nie dotyczył nie, tego? Nie, nie dotyczył tego. No jest mi naprawdę ogromnie przykro. Żegnamy panią brawami. Dziękuję. Proszę państwa, i rozpoczynamy grę z 3 tematu, a temat brzmi Królestwo Polskie i Powstanie Listopadowe. Temat ten obejmuje lata 1815-1831. Panie mecenasie, bardzo proszę o pytania. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan profesor Michał Klimecki. Drugim ekspertem jest pan profesor Tadeusz Panecki. I trzecim ekspertem jest pan dr Henryk Wielecki. A oto zawodnicy, pani Maria Oknińska i pan Piotr Kotecki. Witamy państwa. Pani Anna jest policjantką, tak pani napisała w swojej ankiecie. Tak, jestem oficerem policji, pracuję w laboratorium kryminalistycznym jako daktyloskop. Dziękuję bardzo i pana, proszę, brawa. I pana Koteckiego proszę, żeby się sam przedstawił. Zawód, wykształcenie, gdzie pan pracuje? Ja ukończyłem Politechnikę Warszawską. Obecnie pracuję w firmie Konoko Polska i zajmuję się informatyką w tej firmie. Dziękuję bardzo. Państwo będą uprzejmi nałożyć słuchawki. Muszę sprawdzić, czy słychać mnie dobrze, bo mogło się coś w tak zwanym międzyczasie popsuć. Słychać mnie? Słychać. Tak. A więc zaczynamy. Przypominam, jest 20 sekund na każdą odpowiedź. W roku 1816 pod nadzorem ministra oświecenia przystąpiono do organizacji w Warszawie Uniwersytetu Królewskiego. Do wybuchu powstania listopadowego uczelnia wykształciła około 1250 magistrów i doktorów. Jak brzmi imię i nazwisko ministra, który kierował organizacją Uniwersytetu, pani Ania? Ministra. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był minister Stanisław Kostka-Potocki. Tak, bardzo dobra. I pan Piotr. Był to Stanisław Kostka-Potocki. Bardzo dobra odpowiedź. W roku 1826 zmarł namiestnik Królestwa Polskiego generał Józef Zajączek. Kogo Mikołaj I mianował nowym namiestnikiem, pan Piotr? Bezpośrednio po śmierci Zajączka nie mianowano namiestnika. Dziękuję, wystarczy, dobra odpowiedź. I pani Ania? Nie mianował już nikogo nowym namiestnikiem. Dziękuję. W dniu 25 stycznia 1831 roku połączone izby sejmowe podjęły bardzo ważną uchwałę. Co uchwaliły, pani Aniu? Uchwaliły detronizację cara Mikołaja I. Wyśmienicie, dziękuję. I pan Kotecki? Chodzi tutaj oczywiście o detronizację Mikołaja I. Bardzo dobra. Na ile województw zostało podzielone aktem namiestnika w roku 1816? Królestwo Polskie, pan Piotr.
Na 8 województw. Bardzo dobra odpowiedź, pani Ania. Na 8 województw. Dziękuję. Wiosną roku 1818 Aleksander I przebywał w Warszawie. Jakie wydarzenie spowodowało jego przybycie do stolicy Królestwa Polskiego? I odpowiada pani Anna. Może obrady pierwszego Sejmu. Jest to bardzo Królestwa dobra odpowiedź. Polskiego. I pan Kotecki? Były to obrady Sejmu. Dziękuję. W dniu 26 maja 1831 roku wojska polskie zostały pokonane przez wojska rosyjskie. Gdzie stoczono bitwę oraz kto dowodził polskimi i rosyjskimi wojskami? Pan Piotr. Była to oczywiście bitwa pod Ostrołęką. Tak. I dowodzili tutaj naczelni dowódcy obu armii, czyli armii rosyjskiej Iwan Paskiewicz i armii polskiej Jan Skrzynecki. Przepraszam, Iwan Dybicz. Pani Anna? 26 maja. Tak, 831. Stoczono bitwę pod Ostrołęką. Wojskami polskimi dowodził generał Skrzynecki, a armią rosyjską, tam nadciągnęła już wtedy główna armia rosyjska pod dowództwem Dybicza. Tak. Mam nadzieję, że uznajemy, że był tak, to lapsus. Tak, uznajemy. Pan się wyraźnie przejęzyczył i natychmiast poprawił. To nie tak. Była jeszcze skończona odpowiedź, więc dziękuję, nie możemy przyłapywać na... Aleksander I wiosną roku 1818 nagrodził generała Zajączka zaszczytnym tytułem. Proszę podać nazwę tego tytułu, pani Anno. Jak brzmiał ten tytuł? Nagrodził namiestnika tytułem książę. Tak, jest to wyśmienita odpowiedź. I pan Kotecki? Zajączek został mianowany księciem. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Major 4. Pułku Piechoty Liniowej Walerian Łukasiński założył w roku 1819 tajną organizację. Proszę podać jej nazwę, pan Piotr. Było to Wolnomularstwo Narodowe. Bardzo dobra odpowiedź, pani Aniu. Wolnomularstwo Narodowe. Dziękuję. W dniu 10 czerwca 1831 roku zmarł głównodowodzący wojskami rosyjskimi na obszarze Królestwa Polskiego generał Iwan Dybicz. Proszę podać przyczynę jego śmierci, pani Anna. Wtedy panowała powszechnie cholera. Tak, i jest to dobra odpowiedź. Dziękuję, pan Kotecki. Oficjalnie podaje się, że zmarł na cholerę. Tak, dziękuję, dobra odpowiedź. 15 sierpnia 1831 roku Sejm powołał nowego prezesa rządu narodowego, jednocześnie bardzo znacznie poszerzając jego pełnomocnictwa polityczne oraz wojskowe. Kogo, proszę podać imię i nazwisko, postawił na czele rządu narodowego? Odpowiada pan Piotr. Zapewne chodzi tutaj o generała Jana Krukowieckiego. Wyśmienita odpowiedź. Dziękuję, pani Ania. Generała Jana Krukowieckiego. Dziękuję. Obwieszczenie o powołaniu powstańczego rządu tymczasowego nosi datę 4 grudnia 1830 rok. Jak brzmi imię i nazwisko polityka, który stanął na czele tego rządu, pani Anna? Rządu tymczasowego? Książę Adam Jerzy Czartoryski. Tak, jest to bardzo, bardzo dobra odpowiedź. I pan Kotecki? Był to książę Adam Jerzy Czartoryski. Dziękuję, dobra odpowiedź. W dniu 10 kwietnia 1831 roku oddziały Wojska Polskiego dowodzone przez generała Ignacego Prądzyńskiego odniosły zwycięstwo nad Rosjanami. Gdzie stoczono tę bitwę, panie Piotrze? Była to bitwa pod Iganiami. Dziękuję, dobra odpowiedź, pani Ania. Pod Iganiami. Dziękuję. Generał Antoni Giełgut zginął w dniu 13 lipca 1831 roku. Oskarżany był o nieudolność, a nawet zdradę. Proszę powiedzieć, jakie były okoliczności jego śmierci, pani Ania?
Generał Giełgut został zastrzelony przez jednego ze swoich podwładnych. Tak, i to jest dobra odpowiedź. I pan Piotr? Giełgut został zastrzelony. Tu nie wiem, nie jest wymagane nazwisko, bodajże to był Stefan Skulski, kapitan. Tak, i bardzo dobra odpowiedź jest. Czytam państwu 14 pytanie. Car Aleksander I na początku roku 1825 uzupełnił Konstytucję Królestwa Polskiego o tak zwany artykuł dodatkowy. Jakie postanowienie zostało zawarte w tym artykule, panie Piotrze? Był to artykuł o zniesieniu jawności obrad Sejmu. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pani Ania. Car zniósł wtedy jawność. Tak, i to mi wystarczy. Obrad sejmowych. Tak. Rankiem 15 czerwca 1827 roku rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sądu Sejmowego powołanego przez cara dla osądzenia członków Towarzystwa Patriotycznego. Kto stanął na czele Sądu Sejmowego, który wbrew woli władcy zwolnił oskarżonych od zarzutu zbrodni zdrady stanu? Pani Anna. Piotr Bieliński. Wyśmienita odpowiedź. Pan Piotr. Był to senator Piotr Bieliński. Dziękuję. Czytam państwu 16 pytanie. Na czele Ministerstwa Przychodu i Skarbu stanął w roku 1821 utalentowany i energiczny arystokrata. Proszę podać jego imię i nazwisko, pan Piotr. Był to Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Bardzo dobra odpowiedź. I pani Ania. Ksawery Drucki-Lubecki. Dziękuję. 24 maja roku 1820 w Warszawie odbył się głośny ślub. Proszę powiedzieć, kto stanął na ślubnym kobiercu, pani Anna? Panna Joanna Grudzińska i tak. Książę Konstanty Pawłowicz. Wyśmienita odpowiedź, pan Piotr. Był to ślub wielkiego księcia Konstantego i Joanny Grudzińskiej. Dziękuję, bardzo dobra odpowiedź. Jaka uroczystość miała miejsce w sali senatorskiej Warszawskiego Zamku w dniu 24 maja roku 1829, pan Piotr? Była to oczywiście koronacja cara Mikołaja I na króla Polski. Jest to bardzo dobra odpowiedź. I pani Ania. Koronacja cara Mikołaja I na króla Polski. Dziękuję bardzo. 19 pytanie. W czerwcu roku 1824 Wielki Książę Konstanty przedstawił carowi Aleksandrowi I projekt pewnego przedsięwzięcia inżynieryjnego. Projekt był opracowany przez Ignacego Prądzyńskiego. Czego dotyczył, pani Aniu? Budowy kanału Augustowskiego. Wyśmienita odpowiedź. Pan Piotr. Przypuszczam, że chodzi tutaj o budowę kanału Augustowskiego. Bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję. Proszę państwa, ostatnie 20 pytanie. Na początku sierpnia roku 1830 prasa polska zamieściła informację o wybuchu rewolucji w jednej z europejskich stolic. O jakim mieście wówczas pisała, pan Piotr? Sierpień 1830. To chodzi tutaj o wybuch rewolucji w Paryżu. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pani Ania. O Paryżu. Dziękuję. Ogromnie się cieszę. Po programie się umówimy na następny termin i przed państwem następny pojedynek. A teraz serdecznie gratuluję. Dziękuję za udział w programie. Proszę państwa, w następnym programie przedstawię państwu zawodników, którzy odpowiadać będą z takich tematów jak John Steinbeck, jego życie i twórczość, Ludwig van Beethoven, jego życie i muzyka, a także zostanie rozegrany drugi pojedynek z tematu geografia krajów basenu Morza Śródziemnego. A teraz serdecznie dziękuję publiczności w studio za miłe kibicowanie zawodnikom. Państwu dziękuję za chwilę spędzone z nami i jak zwykle bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na następne wydanie Wielkiej Gry. Będzie mi naprawdę bardzo miło spotkać się z państwem. A zatem do zobaczenia za 2 tygodnie.